kawał. Antygaming.com. Nowe spojrzenie na gry wideo. Dzień dobry. Halo, halo. Witamy. A, dobry wieczór. Tak. 71. odcinek Antygaming Talk Show. Jak co tydzień dawka nowych newsów ze świata gier komputerowych. I sytuacji w Wenezueli. Tak. Ja chciałem rozpocząć w ogóle od bardzo złej wiadomości. Wydaje mi się, że załamie wiele osób. Zaraz powiem. Jest to coś, czego sam bym się, szczerze mówiąc, nie spodziewał, aczkolwiek niestety w dniu wczorajszym oficjalnie zostałem konsolowym plebejuszem i stałem się właścicielem PlayStation 4. No w końcu, po tylu podcastach, odcinkach, namowach, nareszcie kupił. Bo się znalazłem w sytuacji, w której, że tak powiem, nie mogłem kupić, bo w sklepie, który lubi włączać niskie ceny, był błąd w cenówce. I dorwałem edycję limitowaną w cenie normalnej, więc już po prostu jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę kupić. Byłeś w złej sytuacji, bo w sklepie, w którym lubisz kupować, włączył się alarm. I... Szczególnie jak właśnie wynosiłeś konsolę. Nie? No. To jaką edycję limitowaną masz? Z jakimś nadrukiem, steelbookiem, czy jak tam to wygląda? Tak, nadrukiem mam. Days of Play z tego roku, nie? To była w czerwcu tam. Aha, to wydarzenie. Wydana chyba na właśnie rocznicę. Tak. No i ona normalnie kosztuje 1700, ja ją dorwałem za 1300. No ale to slimka, nie? No. No to szkoda. Jakieś gry już masz, Andrzej? Coś tam grałeś w tym tygodniu? Tak, grałem w tym tygodniu. Oczywiście w Assassin's Creed, którego jeszcze nie skończyłem. Ale nie na PlayStation, tak? Nie na PlayStation, tak, na porządnym sprzęcie. To do znajomych, no. A już sobie ogarnąłem Spidermana. Aczkolwiek powiem szczerze, jedno mnie bardzo zmartwiło w tym wszystkim, bo ostatnią konsolę, którą ja pamiętam, poza Nintendo oczywiście, czyli PlayStation 2, to pamiętam do dziś, jak siadałem do tej konsoli, wkładałem do niej płytę z Tekkenem i wiecie co się działo? Klikałem uruchom i grałem w Tekkena. Nieprawda. Czekałeś jeszcze wcześniej, zanim się załaduje dane z płyty. To bardzo długo. Może akurat nie w Tekkenie, ale w każdej innej bardziej roz... 40 sekund. No chyba minut. A teraz no, tak. Co ty? No. Wczoraj wrzuciłem, że koło 19:20 zacząłem ogarniać PlayStation i udało mi się pograć dopiero koło 21:00. No tak, no dobrze, ale to wiesz, zaraz pościągasz update'y. No jakby PlayStation nie różni się wiele od kompa, nie? Tylko tyle, że jeszcze... jest bardziej no, zunifikowane w sensie, no... Podermona jeszcze nie zaktualizowałem, znaczy teraz już jest zaktualizowany, ale wyskoczyła mi aktualizacja 20 GB, nie? Ogólnie no, polecam tak. Podpiąć pod kabel, a nie na Wi-Fi. O, bo na Wi-Fi jest strasznie słabo. No coś nie wiem w sumie, no właśnie bo, tak się dziwiłem, dlaczego. Bo slimka tak może, możesz być dobra, no nie wiem, w każdym razie ja mam kablem podpiętą, ale nie spodziewaj się za dużych wyników, bo nawet jak masz sieć 5 GHz, to PlayStation 4 tego nie obsługuje, więc spoko. A właśnie podłączyłem pod 5 GHz, no nie ma znaczenia. Ja i tak cierpię na wolny internet i mi update tam chyba 900 mega pobierało na paręnaście minut, więc to jest taka normalna prędkość u mnie. No to jeśli chodzi o update gier, no to jest tak samo jak na kopie. No nie wiem czemu czego innego się spodziewałeś, skoro to są te same gry, nie? No mam płytę, no włożyłem płytę, najpierw mi przegrało dane z płyty na dysk. No tak, i to trwa dłużej niż ściąganie czasem. Tak, to trwało prawie godzinę. No ale to te płyty... To, wiesz, nie ma znaczenia. Andrzej jest do tyłu chyba z 10 lat. Chyba nie. Mam wrażenie, bo już... I teraz mam jeszcze jedno dla was ciekawe pytanie. Bo teraz chcę sobie ogarnąć tego PlayStation Plusa. Tej. Dobra, to jeszcze zaraz o tym powiem. To X pomyliłeś nowe doświadczenie świeże. X-a z krzykiem pomyliłeś znowu. Czy jak kupię sobie PlayStation Plusa, nie? To te gry, one mi się dopiszą do konta, czy muszę je ściągnąć na dysk, żeby dopiszą mieć się, na później? Musisz wejść w sklep i sobie je kupić za darmo. Tak. Aha. I dopiero wtedy się dopiszą, no. I będę miał do nich dostęp na zawsze, czy nie, tylko jak będziesz miał okres abonamentu. O, oczywiście, tak. A czy jak przerwa abonament, powiedzmy, na 3 miesiące i potem sobie odnowię, to nadal będę miał te wcześniejsze? Tak. Tylko nie będziesz miał tych, co wyszły w międzyczasie, których nie przypiąłeś. No. To jest takie trzymanie, okay. Będą trzymać to jako ten, zakładników twojej gry, nie? Jak nie płacisz abonamentu. Ale no jak tak jak chcesz pograć po sieci, musisz płacić abonament, więc...
Jak są, nie za bardzo masz wyjście, ale z drugiej strony kosztuje tam 200 na rok, czy tam, nie wiem, nawet już nie pamiętam. Więc to nie jest nie. Jakiś mega koszt. A teraz były fajne gry na przykład. A faktycznie... Tak, jest fajne, bo właśnie jest Arkham Knight. I ten Darksiders 3 to jest takie Dark Souls slasher. Znaczy powiem ci, że za te cele 200 zł rocznie faktycznie przez cały rok trafi się dużo fajnych gier, które... No, łącznie są warte trochę więcej, nie? I Detroit to... było ostatnio i Bloodborne. Także, no... Znaczy akurat no, Darksiders 3 teraz mi się w ogóle nie podpasiło, ale fakt, że jest to dosyć świeża gra, nie? Bo wyszła chyba w listopadzie zeszłego roku, więc no. Tak, a pad od PlayStation to jest w ogóle porażka. Już nie mówię o tym, że ciągle jak grałem przez te 2 godzinki czy 3, dobra, grałem do pierwszej, no to trochę zeszło. Dzień dobry kochanie, dobry wieczór właściwie. Dziękuję, dziękuję. Właśnie, przyniosła mojego życia, przyniosła mi pranie. Gra. Aha, do jedzenia? Dziwne rzeczy masz na obiad. No, no pad jest porażką, ale da się przyzwyczaić. Na początku... A teraz chce mnie udusić, więc ogólnie jak na początku... odkryjecie, że jestem martwy, to aktywnie mnie dusi. Na początku też mi się nie podobał, ale no już się przyzwyczaiłem, więc idzie to zrobić. Ja przez syndrom cały czas, wiecie, jak tak myślałem, że o, chcę... nie zasłaniaj mi ust. Jak przez cały czas myślałem, że chcę się ruszyć, to cały czas odruchowo mój palec leciał tam, gdzie gałka powinna być, że tak powiem. To znaczy, no, Joy-Cony są jeszcze gorsze. No. Szczerze mówiąc, ten piesek mi się bardzo podoba. Mi ten piesek bardzo przypasił. Nie wiem dlaczego, że akurat idealnie jest do moich rąk dopasowany. Dziękuję Hideo Kojima, ale mi się wygodnie gra na piesku. No, też jestem tym zaskoczony, bo pamiętam, że zanim wyszedł, zanim nawet miałem Switcha, to strasznie byłem przerażony tym, jak będzie na tym piesku. Pamiętam, że jak kupowałem sobie Switcha i Dark Souls, to myślałem, że na drugi dzień będę jechał po prostu po tego propada, ale ten piesek zacząłem na nim grać parę godzin i mi w każdym razie, jak ci nie pasuje, no. Możesz sobie kupić jakiś tam inny pad do playa, tam są no. Te jakieś... Hori wypuściło. Hori to jest dobra marka. Takie gówno tam. Są takie normalne, takie lepsze. Nie pamiętam tylko nazwy. Widziałem, to ale kosztują po 5-6 stów, a nie nie, mam są takie za 300 około nawet. Widziałem no, prawda, kosztują no. Dużo. Dobra, ja, widziałem, tak. Ja widziałem tylko Hori za tam 100... Ale to Hori to jest taki... Padzik malutki. To jest licencjonowane od nich, a te inne są drogie, dlatego że muszą podrabiać technologię PlayStation. No chyba, że sobie kupisz skafa, który po prostu bierze zwykłe DualShock i je przerabia, ale to jest coś innego, bo nadal masz gałkę w złym miejscu. Albo możesz sobie kupić dongla, dzięki któremu podłączysz pada na przykład od Xboxa, ale on kosztuje 200 też. No właśnie tak, też widziałem, że są te takie sprzęty i rozważałem w sumie, czy to nie lepsze, bo się zastanawiałem, czy ten pad od Hori jest dobry, bo właśnie no tak się wydaje, zaskakująco tani. Jest naprawdę dużo padów, rodzaju, wyglądają takie, co właśnie Xboxowy, jest dużo opcji, tak naprawdę. Już teraz po tylu latach tyle jest akcesoriów, że naprawdę... No, dokładnie. Dobra, czyli tak, gałka musi być i pad na pieska, a w co grałeś ty listwa? Ej, ale jeszcze grałem w inne gry, nie? Co? Nie wierzę. Nie wierzę. Nie zgadniecie, co jeszcze grałem. Dark Souls. Skąd wiedzieliście? No, ciekawe. Na Switchu, warto dodać. Jedyna słuszna wersja. Tak. No, ja grałem w Children of Morta. I... 11-bit Studios, 11 tak? 11-bit Studios. A jutro będę grał w Devil's Hunt, a potem w Gearsy 5 mam stream w niedzielę. No, ale to dopiero będę grał. W przyszłym streamie wam powiem, jak było. Na kompie grasz w Gears? No na kompie, bo mam kod na kompa. Na Microsoft Store, nie, więc jest wspaniale, no, ale niestety, no, tylko tam to wyszło. Też się zapominałem, narzekając na Epica, że jeszcze istnieje sklep Microsoftu, który od dawien dawna jest po prostu straszny, nie? I w ogóle... No to już jest, wiesz, to jest już taka klasa, że się nie wypada śmiać już. No, to już jest trochę jak Internet Explorer, nie? Ej, ale Internet Explorer, ten, co potem się zmienił w Edge'a, to już nie był taki zły, tylko nikt go nie używa, bo E6 było słabe. No tak naprawdę... Ja używam... No, Edge jest spoko przeglądarką, tylko nie ma żadnych pluginów do niego, więc sobie jest bezużyteczny, ale generalnie odpala strony dobrze, no więc jakby podstawową funkcjonalność realizuje, nie? Ja używam Edge'a do otwierania plików PDF. Mam wszystkie opcje, które potrzebuję. No to tam wiesz, no. Ale generalnie jakby do Edge faktycznie miał wsparcie dla pluginów i rozszerzeń jakichkolwiek, to on, kto wie, bo on dosyć dobrze działa. No ale tam już mniejsza. Cyprian. Aha, co ja grałem?
Raz. Odpaliłem Yakuzę, taką na PS4. Zaś to Yakuza Kiwami to jest ulepszona wersja jedynki z PlayStation 2. Więc tak powiem, fabuła jest spoko, gierka nawet nie zła, fajne miasto, tam fajnie się gra nawet, ale czuć tam ducha PS2, że tak powiem. No. Jeszcze będę w to grywał. Było w plusie, kiedy jest za darmo. Jestem ciekawy tej serii. Właśnie. Mocno japońska. No to tak chyba nie? Tego nie przypiąłem sobie. A teraz jest na PS Store jakaś promocja gry popularnej w Japonii. Wiecznie jest kurde jakaś promocja na coś. No tak, ale to jest gry popularny w Japonii, rozumiesz? No i tam te Senran Kagura i te One Chambara. Ja ogólnie, Andrzej, polecam ci kupować gry przez przeglądarkę internetową. I przeglądanie PS Store na konsoli jest okropne. Zaskoczę cię, ale też. Nawet bez twojej porady odkryłem to już po tak krótkim czasie działania. Na PlayStation to była masakra i tak sobie pomyślałem, że chyba jest dostępny przez internet, nie? I to było niebo lepiej. Jeśli kiedykolwiek ktoś ci zaproponuje, żeby się połączyć głosowo na imprezie, to broń Boże tego nie rób. To jest po prostu jakbyś... To jest gorsze niż Skype, nie? Jakoś rozumiem, jest tak fatalna. To jest gorsze niż Nintendo Online. By the way, chciałem podziękować panu... No nie, no jest lepsze, bo masz w ogóle rozmowę głosową, nie? Jakby. Ej, w ogóle... To jest, uwaga, nie istnieje. Chcę coś ważnego powiedzieć. Chciałem podziękować panu z PlayStation Polska. Nie wiem, kto to był, ale gościu, który przetłumaczył słowo party zamiast drużyna albo coś na impreza, to ma naprawdę gratulacje u mnie, nie? Wiesz, że pewnie nigdy w życiu nie grał w gry komputerowe i nie zna kontekstu tego, nie? A już pisałem do Excela, dobra, zostaw, kurde, no było. W każdym razie można rozpocząć imprezę też. Może zróbmy, skoro wszystko konsolę, podcast przez imprezę. To będzie najgorszej jakości tak. Podcast w internecie. Okej, to idę po mojego playa. Yeah. Ale... Co warto dodać, PlayStation 4 świetnie się sprawdza jako centrum multimedialne. Do oglądania tak. Netflixa, YouTube'a, puszczania się Spotify'a, naprawdę lepiej się obsługuje niż Smart TV. Bo na padzie dosyć łatwo się nawiguje, no i działa bardzo responsywnie, nie? Także to jest akurat fajne. YouTube czasami nie, ale... I Twitcha można obejrzeć. Netflix tak. Nie, no na razie mnie trochę denerwowało menu, ale po prostu muszę się, że tak powiem, nauczyć, zgaduję. To znaczy akurat aplikacje te takie, one są jak na Smart TV, no tylko się je obsługuje jakby padem, a nie pilotem, nie? Są dokładnie te same apki, co na Smart TV albo na Android Boxach czy coś, nie? Aha, wiedziałem. Tak, na pewno by specjalnie pod playa robili. Nie wiem, tam kuźwa się nie znam, dobra. Jaku zagrałem jeszcze taką inną chińską grę, japońską, Fatal Frame 4 na, uwaga, Wii. O Jezu, to grałeś w grę na Wii. Jakby tyle gier jest i konsol, ty wziąłeś grę na Wii. Tak, całkiem spoko jest, tak. No dobrze, no ale... Nie, bo chciałem też Wii Star uruchomić i cóż, działa. USB Loader GX. O nie. Jeszcze grałem w tego. Czyli jawnie się przyznajesz do piractwa, tak? Wspaniale. To? Nie, o co chodzi? Szkoda, że eShop nie działa, no. To nie działa. Jeszcze grałem w te takie samochodziki, co były wcześniej w PS Plusie. Horizon Chase coś tam, no. Turbo, no. Ej, spoko to jest. No spoko. Taka da się w to pograć. Wyniki żyłować. Ej, mam wrażenie, Andrzej, że niestety ominęły cię najlepsze gry w Plusie, bo naprawdę tylko i wyłącznie opłacając abonament można było naprawdę zagrać w mega dużo fajnych tytułów, nie? Ale ja cię, Andrzej, pożyczam. Jakieś gierki mam, na przykład tam Sekiro albo Bloodborne, na przykład na płycie też mam. No, mnie interesuje tak naprawdę jak na razie parę tytułów. Nie masz Sekiro? Ja mam ostatnio i tak mało czasu na granie, więc myślę, że... Ale też zwróciłem uwagę, że gry tak ogólnie są krótsze na konsole niż myślałem, bo ten... Są te same gry. Są te same gry, co znaczy krótsze? No nie, no może akurat tak, wiesz, właśnie wychodzę z Assassin's Creed Origins, gdzie przejście go w całości to jest... Jestem już chyba na setnej godzinie, jeszcze nie skończyłem, a tak sobie sprawdzałem na How Long to Beat, ile się gra Spidermana i tam no, ludzie... Spider-Man jest bardzo krótki. Znaczy jest taki mega zwarty. Mega dobrze się to gra i to się platynuje jednym tchem, że tak powiem. Bo to naprawdę, ta gierka mega dobrze wciąga. Ja w ogóle ci polecam, na stówę się spodobają DLC, które nie są rewelacyjne, ale myślę, że sama gra ci się spodoba, a DLC jeszcze ci rozszerzają trochę tam jakby fan z gry, nie? Tak. Jeszcze długo nie grałem, ale tą chwilę, które grałem, rzeczywiście tak jakoś wszystko jest na tyle blisko, czy na tyle szybko się poruszasz, że tam poruszając się pomiędzy obiektami, nawet jak tam miałem do celu 1800 metrów, to była chwila, nie? A nawet chwila, którą przyjemnie mogłem się pobujać, więc wydaje mi się, że gdzieś tam będzie fajnie. Liczę, że to skończę tak w miesiącu. W sensie skończę, mam na myśli platynę.
Chcesz obrzydliwy spoiler z fabuły? Nie, nie chcę. Peter Parker jest Spider-Manem? Nie, ale to ci wyszło na fejsie. No. Ale miałem swoją drogą już pierwszego buga w tym Spider-Manie. Byłem w tym laboratorium doktora Okta, doktora, profesora Oka. I tam były, wiecie, takie dyktafoniki, że można było przyjść i zrobić trójkąt i była interakcja i było jedno takie miejsce, gdzie nic nie było na blacie i się wyświetlało interakcja i nic. No ja miałem klipa na streamie, gdzie po prostu stał sobie NPC na chodniku i nagle otwórnął w górę. Także... Ale to mało jest to tych błędów. To jest świat superbohaterów, nie? Tak, to był jakiś superbohater, żeby je otwórować w górę, nie? No, że to był jakiś easter egg i nie szczeliłeś. Tak, może tak. Człowiek winda. Dobra. Przejdźmy może do tematów gamingowych, bo jednak o tym jeszcze jest ten podcast. Jeszcze jest jedna rzecz niegamingowa, którą chciałem powiedzieć, mianowicie jeden nasz wierny fan napisał do mnie, że pamiętacie tą tablicę z samochodami, nie? Nie, ale że... dobra. Co? No, robiłem tablicę. No ja wiem, ale to nie pamiętam, co było na pierwszym miejscu. Tak, ja też nie pamiętam, co było na pierwszym, ale napisał, że jest ta marka jakieś Koenigse, to napisał mi, że czyta się Koenigsegg. To wspaniale. Okay, oficjalne sprostowanie. Tak. Dobrze. Dziękujemy, wiem kim jesteś. Pilnuj się. To brzmi jak groźba w sumie. Tak kończą fani podcastu, tak, nie? No. Wszystko tak. Na mój koszt, dobra. Co to jest WiFit 2? W ogóle nie wiem, że takie coś ma być. Okej, okay, czyli tak, Nintendo wydaje, uwaga, to się nazywa Ring Fit Adventure. Znaczy, to jest chyba nazwa gry, ale ogólnie wydaje taki... To brzmi jak groźba. Taki, jak to nazwa, taki pas? Nie, takie kółko. Takie kółko, do którego się wsadza Joy-Cona. Ciało. Wsadza. To jest takie hula hop, nie wiem, co nawet nazwać. No, hula hop trochę za małe na hula hop, nie? Trzeba to... Toż nie, wiecie co, troszkę mi przypomina taką gumę do treningów. Ja używałem takiej, jak trenowałem łucznictwo przez 3 treningi. Ale czekaj, bo to jakby kobieta se zakłada niebieskiego Joy-Cona na udo, a w tą kółko wsadza czerwonego i pytanie, są jakieś czujniki w tych rączkach, czy to po prostu służy do trzymania? Możliwe, ale chodzi o to, że ogólnie to istnieje, taka, Janie Pawle. Istnieje taka guma jakby ortopedyczna, czy jak to się nazywa, i to faktycznie na tym można dużo ćwiczeń robić, więc to jest takie chyba, no, nazwijmy to ulepszona wersja takiej gumy, gdzie można podpiąć Joy-Cony. Tylko że ona będzie mega droga z tego co wiem, nie? Czy coś w rodzaju $80? Nie chcę teraz... A zobaczymy co tu napisali na internecie. No dobrze, niech to będzie. Prince, jest nie? Gra, gdzie się trzeba jakby biec... Ej, nawet ładna jest ta gra. Grałbym w nią, gdyby można było normalnie sterować. Uwaga, jest tak. Gra Nintendo Switch Ring Fit Adventure za 299, czyli gra plus ten... To nie tak źle. Nie, gra, w której pokonujesz przeciwników przysiadami, dobrze. Ej, no, nie, w sumie. No. Ej, nazwałem to tutaj w temacie WiFit 2, no to dokładnie co to jest to, że tak powiem. Ej, a czy WiFit to była tylko gra przecież, nie? Nie, jeszcze była taka podkładka. To było WiFit Board, czy to się nazywało jakoś tak, to akcesorium tak. Oddzielnie. Ja na tym grałem, to nawet było fajne, grałem w taką grę, co się jeździło na desce, kto by pomyślał. Ale to było na jakiś PGA 2004, jeszcze, no. Czy coś takiego, takie super stare PGA. To jeszcze... Jeszcze youtuberzy nie istnieli wtedy, jak to PGA było. Jeszcze chodzili do gimnazjum, jeszcze no. Chodzili do gimnazjum, no. Ale, no powiem tak, no, jest drogie i trochę dziwne, ale w sumie czemu nie? I mówię, jeżeli to faktycznie tak ma jakieś takie... Znaczy, działa Nintendo jak ma już guma. Historię wydawania takich akcesoriów i one tam jakimś sukcesem się cieszą, nie? Więc... Ja myślę, że paradoksalnie to może się cieszyć sukcesem faktycznie w branży medycznej, bo na przykład Kinect odniósł niesłychany sukces w branży fizjoterapeutycznej, gdzie były normalnie programy na Kinecta do ćwiczenia. Mało kto pewnie o tym wie. I nie, kojarzę. Przypuszczam, że to też, bo akurat Joy-Cony mają ten plus, że są bardzo łatwo programowalne, nie? Dzięki tym labo i tak dalej dosyć łatwo można je samemu zaprogramować. I myślę, że z tym akcesorium to może... No, jest przydatna rzecz, nie? Ej, to zrobię tak jak z tą gumą ortopedyczną. Kupię i nie będę używał. Właśnie patrzę na nią, leży na parapecie i jest cała okurzona. No bo się chyba, nie, że się używa tak jak trzeba ćwiczyć, nie? To czy nie? W sensie, nigdy nie spotkałem kogoś, kto powiedziałby, idę teraz sobie poćwiczyć na gumie.
Zwykle większość mówiła, że Jezu, muszę ćwiczyć na gumie, bo rozwaliłem sobie kolano, bo jestem stary, czy coś takiego. Nie? No nie, no zależy co tam trenujesz i tak dalej, no może, nie wiem. Kurde, chodzenie, żeby się nie wywalić, większość tych ludzi trenowała, nie. No bo miał urazy jakieś, nie? Nie, no dobrze. No nie wiem, a tak czy inaczej takie coś wychodzi, sami sobie ocencie. Mówię, to szkoda, że trochę drogie, ale zobaczymy. To może być fajne, bo to jest taka gra, gdzie gościu po prostu w to napieprza. To jest takie, że musisz się wyżyć po robocie, nie? Zamiast bić Andrzeja, to po prostu możesz wziąć tę gumę i zacząć napieprzać. Ciekawe, kiedy się złamie. Ciekawe, jakie to jest wytrzymałe. W sumie zaraz, bo w sumie sprzęcior niezły, ale ta gra to taka byle jaka. Ale jakby jakąś lepszą grę do tego dać, jakieś Dark Souls, kurde, to by było niezłe. Tak, musisz uniki robić w prawdziwym życiu, bo inaczej tak, jak nie, to umierasz, jeszcze sobie podłączysz elektrodę, żeby cię raził prąd, jak umierasz, nie? I wtedy faktycznie umierasz. Myślę, że to była najlepsza gra na świecie. Jaki prawdziwy roguelike, że jak giniesz, to giniesz na stałe. No, jest permadeath i tyle. Permadeath, no dobrze. Dobra, Ring Fit Adventure, zapamiętajcie sobie. Już nigdy o tym nie wspomnimy. Dobra. Podobnie, tak będzie. Drugi temat, ej, bo to powiem ciekawostkę, bo temat ten drugi, dowiedziałem się tak mniej więcej w niedzielę, albo nawet w sobotę, ale dopiero, że tak powiem, szambo wyrąbało w poniedziałek. Wszyscy zaczęli o tym pisać i uświadomiłem, że przecież dlaczego tak jest? Dlatego, że wszyscy newsmeni pracują od poniedziałku, od 8 rano. No dobrze, ale o czym? Jakby... Tak to o czym? No, w anime pokemonowym, w bajce sławnej, Ash Ketchum w końcu zdobył tytuł mistrza pokemonów. Ej, brawo. Właśnie, też mnie to zastanawiało. Sorry wielkie, czy ona by nie był mistrzem Ligi Wysp Pomarańczowych? No, a to chyba. Nieoficjalny chyba jakieś to jest takie... No tak, no to jest jakby to... jedyny region, który pojawił się ekskluzywnie w anime. Słuchaj, ten region to jest taka Wenezuela, trochę mi się wydaje, że ona jest taka, no niby tam mistrzem tam, ale okay. Nie liczy się, nie? No cóż, no to gratulujemy panu Ketchupowi. Cieszymy się, że pomimo tego, że znowuż wygląda młodo niczym Krzysztof Ibisz, to jednak potrafi... Ten jego design, co wprowadzili z Animoon, jest tak okropny, no wygląda po prostu jak ułomny. Już wolałem tego oryginalnego Asha Ketchuma, nie? Ja widziałem taki... Design wszystkiego tam jest okropny, tak. Nie? Widziałem taki ten, takiego mema, że tam, wiecie, może z Avengers skojarzycie takie tam, jak Thanos rozmawiał z tą taką czerwoną czy tam zieloną, tam było coś tam, że... Zostałeś mistrzem Pokemonów? Tak, a co to cię kosztowało? Czekaj, art style, czy coś takiego. Nie wiem, czy kojarzycie. Opowiadanie memów na podcaście, nie? To no, super. Uwaga, mam podsumowanie. Kanto, top 16 był. Johto, top 8. Hoenn, top 8. Sinnoh, top 4. Unova, top 8. U, to spadł. Kalos, top 2. Czyli to był, czyli tak, był. Tak, tak, w Kalos przegrał finale. No i Alola. Jezus, jest jakby to był prawdziwy człowiek, to naprawdę mnie to interesowało, ale to jest narysowany kolej z anime. Nie wiem, czy pamiętasz, ale my chyba o tym rozmawialiśmy, jak na samym początku podcastu ja podniosłem ten temat, że on trafił na tą Alolę, poszedł do tej szkoły i chyba w drugim czy trzecim odcinku, jak jeszcze oglądałem to anime, czyli dwa czy trzy odcinki, to... Ten ziomek, ten taki od ognistych Pokemonów, powiedział mu, że kim ty w ogóle jesteś, jakim trenerem, musisz się sprawdzić. I ja na to, Jezus Maria, na miejscu Asha, tak bym powiedział, panie, cholera jasna, ja brałem udział w większej ilości lig niż ty wiesz, że istnieją, więc prawdopodobnie Ash, tak, to by był, no tak jak jeden z najlepszych sportowców na świecie. No. A poza tym jeszcze brał udział w ratowaniu świata i to wiele razy przez wszystkie filmy. No właśnie. Ja mam pytanie, jedno tylko, który level ma Pikachu, nie, po tych latach? No nie wiem, no, 200, nie? Nie mi się wydaje, że on chyba, nie, coś ma jakiś, co każdy sezon ma jakiś New Game Plus, resetowanie, kurwa, wspomnień albo levela, nie wiem. I Ash i Pikachu. A może ten Pikachu jest po prostu wolniejszy. Może to był taki najgłupszy Pikachu, dlatego zdał się złapać w siatkę na plaży. Nie, i dlatego go Ash dostał. Przejdźcie. Może po prostu był najgorszy z sortu. Aha, on no jakby nie patrzeć, no on dostał jeden no. Jako ostatniego, dlatego że zaspał, nie? Zaspał, wszyscy już wybrali sobie Pokemony, jakie chcą. No i został jakiś Pikachu? Nie wziąłby, no jakby dawali za darmo. To jest profesor Oak, wolałbym Agumona. Piwnicy, profesor Oak skończył pić hyperpotiona i a jeszcze ten młody przyraz, wiesz tą mysz z piwnicy elektryczną. Szczury się zaległy, nie? W beczkach, no. Kurde, od rumu. Masz tu Pokédex, wypełnij go. A by the way, twoja matka jest ciągle singlem? Ciągle singlem. Nie, to w ogóle. Tak, jeśli o to chodzi, to ten profesor
Sykamur, nie? Z X-ów, Y-ów, nie? Ten, co miał gołą klatę, no. On, ale to jest po prostu na 100% ten profesor i matka z X-ów i Y-ów mieli romans, nie? No na pewno jest jakiś fanfic o tym na jakiejś stronie, więc no, na pewno nawet jest jakaś amatorska manga, nie? Z fabuły to wychodziło na 100%, nie? Ten profesor więcej czasu był w twoim domu niż w swoim laboratorium, nie? No i o to chodzi. Sykamor i jak się Była taka jedna sytuacja, że ty wracasz do swojego domu, żeby odwiedzić mamę i zanim wchodzisz, to on wychodzi przed drzwi i daje ci jakąś bullshit misję tam, zanieś mu coś, nie? I wracasz. Musiał spodnie podciągnąć. Młody, skocz po prowca. Młody, skocz na stację po gumę. Matka z X-ów i Y-ów nie tylko dobrze rajdony ujeżdża. Boże, no. Szczególnie jak miałem takie twarde takie rogi. Takie przypomnienie z Lora, ona tam zawodowo była, nie wiem. To z tym ty za ręką. Nie no, jeździła na rajdonach. A jeździła im na czołach, rozumiem, tak? Nie wiem jak to... Tam gdzie mają ten róg. Dobra, śmieszki były. Ale jeszcze chciałem tylko wspomnieć to, co na początku mówiłem, że naprawdę dużo różnych dziwnych mediów, nawet średnio związanych z grami, pisało o tym. To się tak, aż tak popularne się to stało z tym paszem. Wiesz, no w świecie Pokémon Go to wszyscy wiedzą już o Pokémonach. Tak to jest tak wspomnieć. To jest tak, jak się dzieją jakieś, wiesz, wydarzenia w takich serialach w stylu, że tam, nie wiem, tam ktoś tam wjechał w kartony, nie? To też o tym piszą. A, faktycznie. No, to było 10 lat temu, ale tak. Ja to pamiętam. Była Hanka Bostowiak, grana przez Małgorzatę Kożuchowską. No więc to było naprawdę dawno. Kartony. No. A potem jej mąż umarł też jakoś tragicznie. W szpitalu chyba. Tak, spadł po prostu z łóżka. Coś takiego pamiętam, to też takie bardzo dziwne. Z łóżka, z dywanu na podłogę. Dobra, co tu jeszcze jest kolejne? Awantura w hotelu w Warszawie, Lech Wałęsa wyzwany od Bolka? Tak. A poza tym Discord Nitro are going away because most users weren't even playing. Czyli... To jest Discord Nitro. Discord Nitro to jest taka usługa, że się kupuje dodatkowy abonament i się ma gierki co miesiąc. Bo Discord chciał bardzo być hubem gamingowym. A tak. I się nie udało, bo się okazało, że ludzie nie potrzebują 10 aplikacji, która by zbierała wszystkie gry w jedno miejsce. Tylko potrzebują komunikatora głosowo-tekstowego, więc Discord zamiast być dobrym komunikatorem głosowo-tekstowym wymyślał jakieś pierdoły. No. Jeszcze pamiętam, jak to chyba tak z paręnaście odcinków temu, tak z rok temu się chyba śmialiśmy z tego, że to jest niepotrzebne. No, no i mieliśmy rację. No i panie Discord, trzeba było nas posłuchać, a nie... No i patrzcie, już tak długo podcastujemy, że już rzeczy, które powiedzieliśmy, się udowadniają. No, wiesz, jakby... Mało już mnie chyba jest w stanie zaskoczyć w tej branży, nie? Wszystko już było, tylko po prostu ci ludzie, co robią tego Discorda, nie wiedzą, bo oni jakby zaczęli być aktywni jako programiści już bardzo późno. I może nie przetestowali tych case'ów, które były kiedyś, no. Wiesz, to by mnie zaskoczyło? Jakby co? Jakby Fallout 76 został Game of the Year. Na przykład, no. Jakiś ciekawy news. Albo jakby nagle wstał... Tak, o dziwo tak. No jakie? No. Dodali nowe pay to win feature'y. Lodówkę. Lodówkę, tak. Co? To jest ważne, bo pamiętaj, że tam jedzenie się psuje, nie? Wszystko polega na scavengerze i jeszcze jakieś roboty, które scavengerują za ciebie. A, oczywiście drama jest taka, że oczywiście, że te lodówki, nie? Które oczywiście, że można dostać tylko i wyłącznie za pieniądze, bodajże 7 dolarów, one były znalezione w kodzie gry już zaraz po premierze, tak więc po prostu stworzyli feature, wycięli go i teraz każą sobie za niego płacić. To nie było tak, że to społeczność się wkurzyła, bo ona requestowała te lodówki i w końcu Bethesda im dodała tylko za 7 dolarów? Bo tak coś tak, czekałem. Tak. No, społeczność od początku się wkurzała o to, że jedzenie się szybko psuje, nie? Hmm. I od początku chcieli jakieś rozwiązanie, to Bethesda powiedziała, jasne, mamy dla was rozwiązanie, drodzy gracze, dajcie nam 7 dolarów, to wasze jedzenie będzie się trochę wolniej psuć. Tak, bo tam niby oni obiecywali, że nie będzie takich in-game, takich chamskich rzeczy. No, że obietnica była taka, że będą tylko kosmetyczne, no, tak. A to nagle lodówka, nie, za 7 dolarów. Znaczy, tu jest też opisane, że ten Junkbot, czyli ten właśnie robot, co zbiera śmieci chyba, za 5 dolarów jest. I też miał być na początku, znaleziono go w plikach na początku gry właśnie.
jak wychodziła. Tak, tu mam takie, donosi PCGamer, tak. PCGamer.com. Scammer. Ogólnie no, Fallout 76 to jest no, porażka tego roku. Ale już mnie trochę powoli nudzi to od Fallouta, już musimy, moglibyśmy już zmienić na coś innego. No na Nintendo ja albo EA. To ja czekam, aż liczę, że jeszcze raz przywalą coś takiego naprawdę wielkiego. Goty. Goty. Zamknął serwery, tak po prostu, nagle. Tak, stwierdzam, że nikt nie gra. No, nikt i tak nas nie lubicie, to co? Co zamykamy serwery? To już nie jest free to play? Nie, chyba nie, to nie jest. Będzie nigdy nie będzie chyba. No. Ej, Andrzej, to kup Fallouta na PlayStation 4. Kosztuje chyba 40 zł, co jakieś śmieszne pieniądze. Ja bym sobie pograł na Playu, bo na PC-cie nie ma co, bo jest pewnie za dużo cheaterów. Ale na Playu jeszcze ujdzie, bo tam nie można za bardzo modów ogarniać, nie? A nie, 55 zł. Fallouta 76 na PlayStation 4. I buczy ci mikrofon. Takim sieciowym buczeniem. Na pewno? Bo przed chwilą jechał motor po mojej ulicy, to nie jest to? No nie wiem. Teraz buczy nadal? Tak. Okej, okay, no to... No dociśnij sobie wtyczkę od zasilacza do miksera. O, teraz lepiej? Nie. Halo? Ale słyszysz to cyprę też, nie? Nie, szczerze nie. To ja wyłączę muzykę. Ja jestem przygłuchy. Powiedz coś. No, mówię coś. Mówię. Nie no, słychać buczenie, ale dobra, już mniejsza to. Nie jest jakieś super głośne. Może ja jestem po prostu zbyt wyczulony na takie rzeczy po tych latach obcowania z wami, nie? I może próby właśnie stworzenia to czegokolwiek. To po prostu... Wszystkie te sygnały, że coś się psuje, to już nawet nie muszę, pan nie muszę tam być, już wiem, że to jest zepsute i gdzie, nie? Dobra, to co, iPhone? Widzieliście? Nie wiem, czy to mogło to spowodować, ale przed chwilą zmieniłem pozycję, w której siedzę i aktualnie dotykam nogą przedłużacza, do którego jest podłączony mikser. Dotykasz się nogą. A dotknij kaloryfera. I teraz coś niestety powiedz. Niestety nie mam kaloryfera w takim miejscu, żeby a dotknij zrobić. Ten gniazdek. A dotknij gniazdka. No, zobaczymy, czy burczy. Ale poliżę. No dobra, w każdym razie. iPhone 11. Gdy tutaj jakiś genialny dziennikarz napisał, że przeraża ludzi, to jest trochę nieprawda. W sensie jakby źle chyba dobrał słów, no to nie jest tak, że patrzysz na iPhone'a i się, o Jezus Maria, jak boisz, nie? Ale jest trochę dziwaczny. To nie, no to czytałeś to w ogóle, co chodzi? Bo jest coś takiego jak, uwaga, trudne słowo, trypofobia. To jest strach przed dużą ilością małych dziur. No dobra, tak, ale to są trzy tak dziury, a nie duża ilość. No nie, no ale jak są trzy dziury, to okej, ale jak jest kilka tych telefonów obok siebie, zobacz te zdjęcia. To już tak, to, tak się robi? No trochę wydaje mi się to naciągane, nie? W sensie ja nie twierdzę, że nie ma takiej fobii, ale bez przesady, żeby... Powiedzieć, że przeraża ludzi, to by znaczyło, że większość ludzi się boi, a to nieprawda, no. Większość ludzi się boi, nie wiem, pająków albo tego, że ich rozjedzie samochód na pasach. No, wiesz, jest tutaj parę tweetów, że the iPhone 11 nic... No to parę tweetów, trypofobia, no. Trigger warning. O, oh, actually triggers, tak, dobrze. Jest, oczywiście są niebieskie ptaszki, czyli wiemy, że są poważni ludzie. No, z tego, niebieskie ptaszki. Chodziło o Twittera, nie? Nie chodzi o Twittera, tylko ten znak verified, nie? Aha, to myślę, że chodzi o ci, że... Tak, o to nie chodzi. Bo to są bardzo poważni ludzie dostają. Tak, tak, poważni ludzie. Dwóch poważnych ludzi się wypowiadało, że się boją dziur w iPhone'ie. Znaczy fakt, że wygląda komicznie z tymi trzema aparatami, naprawdę. Zobaczmy jednego z nich, to jest... Ona, przepraszam, ale nazwa konta to M. Harris. Zobaczmy, kim ona jest. Jest piosenkarką. No proszę. No proszę. I ma 5 milionów obserwujących. A to niewiele więcej ode mnie. Na Spotify. Ja mam 100. Widzę. Zapraszam. Na Spotify ma jeden utwór. Czy to trzeba coś kupić? Jak to działa? Ej, mam 97. Trzy osoby odsubowały na Twitterze. No nie. Już teraz mam dwie cyfry, a nie trzy. Kurde. Jak to się nazywasz? List. Listwa AG, bo jeszcze, że antygaming. Ale przez F czy przez V. Przez F mam tylko na Twitchu. Listwa AG. To jest listwa. To ja. O, obserwuję cię, dobra, to masz jednego nice. Mniej. No, ej! Ty tu udostępniasz jakieś bzdety.
Ostatni wpis 13 września. No więc mamy piątek 13, dzień programisty i pełni żniwiarzy. Szykujcie kosy. Ja to napisałem, no. Tak. O, jakbym ciebie śledził na Twitterze, to bym się szybciej dowiedział, że zacząłeś nową pracę. Ale nie, bo to musisz jedno z drugim. A, kurde, nie masz Twittera. Musisz wziąć, bo to jest drugi post i się odnosi do poprzedniego postu, bo to jedno z drugim musisz czytać, żeby to miało sens. Rozpoczęła się nowa era w moim życiu, at Wądziu. I jutro zaczynam nową pracę. Tak, tylko że to jest screen, że uznano cię za jednego z liderów wśród fanów story strumienie zruczają. Jak się tego, jak to opowiadasz na podcaście, to nie jest śmieszne, Andrzej. No, tak. Okej, okay, a w jakiej sytuacji to jest śmieszne? Jezu Maria, ale ty... Jakieś przyjadę i cię upatą chyba zakopię, nie? Więc po prostu takie pierdoło czasem opowiadasz. Ej, ja ci wyjaśnię, Andrzej, no słuchaj, gamingowy Twitter jest po to, żeby rzucać takie edgelordowe tekściki, żeby inni gamingowi, nie, no taki mem jest, kurde, mądrzy ludzie lubili to. Cypra, ty akurat powinieneś kojarzyć te memy z Pick Not Related. No, chyba tak. No, co, no, co te, aha, to o to chodzi, okej. Okay. Jezus, szczęśliwym. Okej. Okay. Dobra, brawo, to był świetny dowcip, Blistwa, gratuluję. Nie, ci. To był dobry dowcip, tylko trzeba zrozumieć jego kontekst, a tego nie rozumiesz, bo tworzysz podcast popkulturowy, nie mając do czynienia z popkulturą. Coroczne zdjęcie z Poland Rock Festival. A to było na drugim Poland Rock Festival. To akurat się chyba automatycznie udostępniło z Instagrama. Bo nie przypominał sobie, żebym rzucał tak oddzielnie. Ale mnie, zobacz, czyta moje tweety teraz? Może załóż swojego Twittera, Andrzej. Może założę Twittera, kto wie. Bo to jest akurat... Mało mam uzależnień w życiu. Ale to jest fajna rzecz, tak sobie jakiś czas jakieś pierdoły pisać, albo śledzić innych ludzi i im odpisywać pierdoły. Polecam. Byśmy mógł na przykład pisać, patrzcie, to jest pizza, którą się mam na obiad. No. Nie, nie, ale właśnie obserwuję paru takich... Ja widziałem takiego świetnego mema, nie? Że było ten napis, kiedy gościu, kiedy mój kolega, który ma poukładane życie, partnerkę i dobrą pracę, mówi: spróbowałbym WoWa Classic. Hell no. To? Czy to jakaś sytuacja z twojego życia? Ja bym spróbował, tylko mi szkoda pieniędzy i to jest jedyny powód, nie? Bo to nie jesteś tym jego kolegą, co ma poukładane życie i coś tam. A wiecie, ostatnio miałem takie przemyślenie gamingowe, dobrze, że mi przypomniałeś, chciałem też to powiedzieć. Mówiliśmy o tej sprawie, że usuwają tego jakiegoś addona z WoWa Classic, tego addona, który pozwala na łączenie się łatwe z grup. I tak sobie jak zastanawiałem się nad graniem w WoWa Classic, to w sumie to jest dobry pomysł, bo jeśli rzeczywiście ich celem jest pełne odtworzenie tej atmosfery, no to rzeczywiście jednak te spamowanie looking for group, nie, po wszystkich miastach jest bardzo ważną częścią. I wydaje mi się, że jedną z właśnie bardziej uzależniających części tego starego WoWa było to, że nie było takich ułatwiaczy, tylko trzeba było rzeczywiście komunikować się z ludźmi. To jest... Proszę? Andrzej, miałeś awarię cybernetycznej krtani przez chwilę, jak mówiłeś. Premiera przyszła szybciej jednak. Ja tutaj w ogóle znalazłem, przeglądając mojego Twittera, zrzut ekranu, który znalazłem kiedyś z Windowsa XP. Może i patrzę, jakie programy miałem zainstalowane, ale już w ogóle połowy ich nie ma na rynku. Jak to się czas potrafi... Winamp, Google... Winamp akurat używam, ja na przykład Akukus. Pamiętasz Akuku? Jak? Akuku, komunikator. Akuku było super. Ja tak ubolewałem, jak się stało płatne, bo było świetne, bo one... To był jeszcze ten czas, kiedy kończyłem używać gadu-gadu, ale zaczynałem używać Messengera i ten program mógł łączyć to w sobie. Mhm. I to mi się strasznie podobało. Jednym z powodów, dla których przestałem używać gadu-gadu, to było to, że Akuku zaczęło być płatne. I żeby sobie zmienić IP, trzeba było mieć program IP Switcher. Nie plugin do Chroma. Jeszcze rzeczy to było kiedyś. W ogóle. Wszedłem na swojego Twittera, mam, oprócz tego automatycznego udostępniania z Twitcha, to mam tu wrzucony jakiś jeden obrazek, jakiś podałem dalej jakiś post Ryjka i mam zdjęcie Listwy, który siedzi przy kąpach, które są ochładzane wentylatorem. A czy miałyby być ochładzane komputery? Jaki ty masz? Cypex 64? Nie, samo Cypex, zobacz, czy wyszuka. Nie. Jest to, jest twoje zdjęcie, pozdrawiam. Nie bardzo, bo tych Cypexów jest dużo. A zobacz Cypex 64. A to nie wiesz, jaki masz login? Czy tam nazwy? No, jeszcze nie, bo są dwie nazwy. 64. Tak, są dwie nazwy. Faktycznie automatycznie udostępnia. Aha, a to w ogóle to z zeszłego roku z Gamers Weekendu zdjęcie.
Ej, to się nadaje na ten. To jest całkiem nowe. Na okładkę podcastu. Ja na niektórych Google Drive'ach mam jeszcze fotki tam z Antygaming z 2013 roku czy coś. No, trzeba by kiedyś zrobić taki podcast. Taki. Ej, Andrzej, jak myślisz, jak się będzie nazywał ten odcinek? Właśnie, ja w ogóle nowe logo przygotowywałem, bo już to, bo jakby nie brakuje nam identyfikacji wizualnej. I zacząłem projektować, ale oczywiście na moim laptopie starym gównianym i się nie zapisało. Ale nie, to... mam już tak, już w mojej głowie i musiałem to zaprojektować, więc pewnie to nie nastąpi jakoś szybko, ale na pewno kiedyś nastąpi. Bo to w sumie nawet nie mamy logo, mam po prostu napisane talk show. Słuchaj, jak słuchasz podcastu, to logo jest niepotrzebne, bo słuchasz. No tak, ale jak się ściąga, to są okładki. A no, tak, no tak. Bardzo. No, na YouTubie są i w ogóle. Może by to jakąś identyfikację wizualną zrobić. No ale to mniejsza. To co? To, super, ale żeś wrzucił PewDiePie. To, o, to jest dobry temat, taki Andrzejowy. No. Nie wiem, czy kojarzycie to ten. A nie. Tak, kojarzę. PewDiePie dał temu ADL. Czekaj. No wytłumacz całą sytuację. Anti-Defamation League, jak dobrze kojarzę. Szczerze mówiąc, League, dużo nie kojarzę. Wiem, że dał po prostu za jakiś tekst o Żydach. Defamation League? Jezu, to się łączy z tym starym tematem, z tym streamerem drugim znanym. Liga przeciw zniesławieniom. Amerykańska organizacja, której celem jest walka z nienawiścią, uprzedzeniem wobec Żydów. No oczywiście, że tak. Jezu, fighting, tak. I pamiętam, oni mieli... Ej, wyjaśnijcie od początku temat, bo to jest... A to jest w ogóle wielka organizacja swoją drogą. Ona też bardzo dużo współpracuje z amerykańskimi tymi jakimiś stróżami prawa. Mhm. Coś właśnie przy okazji tego PewDiePie'a coś o niej ogarniałem, ale tak... Patrzę co, walczą z cyberhejtem. Nie wiem za dużo o tym temacie, szczerze mówiąc. Wiem, że jakieś teksty o Żydach dało 50 tysięcy. Nie, tak? To trochę inaczej to jest. Bo był ten sławny streamer z Nowej Zelandii, co na początku filmiku powiedział subscribe to PewDiePie, pamiętacie? Tak, coś było. No. A, tak, no. Andrzej najlepszy, na pewno mój ulubiony streamer. Ulubiony streamer. Czekam na jego kontynuację serii. No. O nie. Dosłownie z serii, nie? Jak seria z karabinu pójdzie, nie? 1000 filmów naraz. Dobra. O Boże, no. No i tak, no i on powiedział na początku tam subscribe to PewDiePie, nie? Na początku streamu. No i PewDiePie oczywiście... Wiem, kiedy o tym gadaliśmy. Przepraszam, że ci przerwę. Dostał oskarżenia, no. To są ci, którzy uznali żabę Pepe za ten symbol nienawiści. Tak? Aha, no tak. Może być, ale dobra. No i tam zaczęli go oskarżyć, że to on spowodował, że się był powiązany z tym. No a ten mówi hola, PewDiePie mówi, nie jestem powiązany. I w ramach tego nawet udowodnię to i wpłacę właśnie tam kasy na jakąś tą fundację przeciw nienawiści, czy co tam oni do końca robią. 50 tysięcy rzekomo wpłacił dolar. Czyli zapłacił łapówkę, żeby przestali kłapać dziobem. No tak, w sumie tak, ale jednak dał te 50 tysięcy na anti-hate group. No i ale ludzie twierdzą, że on okłamał ich, z tego co rozumiem, i nie wpłacił tego, czy coś takiego. Jeżeli dobrze rozumiem. Okładał ludzi, czy okłamał fundację? Okłamał i ludzi, i fundację, że niby nie wpłacił, tam. Tak, że nie wpłacił. No, może on twierdzi, że wpłacił. No, jak patrzę na ich listę symbolów nienawiści, to nie dziwię się, że im nie wpłacił. To oni mają tutaj jako... Logo podcastu naszego tam jest. Symbol nienawiści ACAB. Tego? ACAB. A i jest to jako, że o, to jest prawicowy symbol, a ACAB widziałem wykorzystywane wielokrotnie i jeszcze ani razu przez kogokolwiek po prawej stronie, że tak powiem, politycznej. Aha, i podobno... Nie wiecie, to ACAB, skąd tak? Skąd mam to wiedzieć, nie, chyba Andrzej? Nie. My nie śledzimy takich rzeczy, aż na pewno nie z angielskimi... Bo to jest międzynarodowe HWDP. No to... Ej, chwila, bo tu... Po co mi międzynarodowe, jak mam polskie HWDP? Polskie, dobre, polskie, chuj w dupę policji, to jakieś ACSB, no... No i podcast plus 18. No i tak jest plus 18, no. Ej, w ogóle ile liczb jest na te symbole nienawiści? 1,8, 8,8. Gdzie masz te symbole nienawiści? Wiedziałem, że jest research, jak jesteś na ich stronie, to jest research and tools i tam się rozwinie, że hate on display, hate symbol database. Okay. Jest o 8,8 każdy wie, ale jest też 8,3. To oznacza Hail Christ.
Jest też 100%. 100% to jest, kurde, shorted 100% white. I jak po prostu zrobisz 100%, czyli na przykład masz pasek postępów w Windowsie, jest, kurde, jest hate speechem. Jest 9% i 9% oznacza światową populację białych ludzi. Udział białych ludzi w światowej populacji, ale to jest super strona, bardzo, bardzo poważna. 18 jest, czyli każdy 18 lat. Nie, to nie jest 18, to jest 1,8. Wiem. No, ale nie, bo to Jezus. A-Y-A-K. To jest skrót Ku Klux Klanu na Are You a Klansman? O mój Boże, nie wierzę. Boots and laces, no, klany, oczywiście, że tak, no. Jakże by inaczej. Arrow Cross. Zaraz AG i skrót od Anti-Gaming. Crazy White Boy. Spija gracza jakiś katalog na stronie z filmami dla dorosłych. Chyba tak. No jak pseudonim kogoś na PlayStation, nie? Wrzućmy w tytuł Andrzej? Wszystkie te rzeczy, nie? Ty takie, no. A jak 18-100% i w ogóle. No na pewno YouTube nie zbanuje nas, nie? Pewnie no, nie. O mój Boże, symbol nienawiści, wiecie jaki? Słowo hate. O nie. No tak jakby... Zatoczyliśmy koło. Od tego się zaczęło, mi się wydaje, nie? To jest coś... Dobra, bo to jeszcze tutaj mam informację, że PewDiePie miał wpłacić te 50 tysięcy i jednak nie wpłacił faktycznie. Bo wycofał się po krytyce fanów, rzekomo. I ma tu nawet filmik wrzucił. Tak. Jak to mówi. Po krytyce PewDiePie oznajmił, że nie przekaże pieniędzy. Popełniłem tak, błąd. Ja coś o tym czytałem, popełniłem, że jest jakiś... błąd, wybierając organizację, jaką mi zasugerowano, a nie taką, która jest dla mnie naprawdę ważna. Cała wina leży po mojej stronie. Wiedziałem, że nie jest idealna, ale nie znałem wielu rzeczy, które wyszły na światło dzienne i rozumiem obawy ludzi. Matematyczny znak, że coś nie jest równe, też jest uznawane za... A, pamiętam, bo czy oni nie czy oni jakiś czas temu nie wysłali jakiegoś listu do YouTube'a z kilkunastoma, tam kilkudziesięcioma kontami na YouTube, które chcą, żeby były zamknięte natychmiast? No i tam były oczywiście jakieś tam, no typowo tam szalone życie kanały, ale też były właśnie coś lub PewDiePie, jakiś tam inny gamer, coś takie. Ja coś takiego czytałem. CTSG, no, nie pamiętam PewDiePie, dokładnie. Tak. Ej, ja chciałem dodać, że tutaj w ramach hate symbolu jest ROA. ROA to jest skrót od naszego podcastu z Wulpim Revival on Air, które aha, tutaj oznacza czy... Race Over All. Wspaniale, nie? To ciekawe. Wiesz, co ja właśnie znalazłem? National Rebirth of Poland. Oh. Narodowe Odrodzenie Polski. Ja nie słyszałem o nich. Na pewno wielu ludzi z zagranicy używa tego, nie? No. Takie, no, takie... Młot Tora, naprawdę? No, i spotykają się ci w strojach duchów, nie? W Ameryce gdzieś tam w Ej, w zróbmy Los w tym Angeles, roku nie? Takie prawdziwe dziady. Nie, nie w Los Angeles, w tym, w... ten. W Alabamie, nie? Spotykają się w tych strach duchów, nie? I mówią, no, no, tutaj, tam, tam, biali, biali, czarni, a w Polsce obniżyły podatki. No, tak, tak. O, kolejny absurd na tej liście. OK hand gesture, wiecie, ten tak, ten tak. Symbol OK, ten joke Forchana, nie? Aha, bardzo, aha, bardzo no. Dobrze ADL-u, jesteś wspaniały. No i co? Cyklon B. Dobra, bo robi mi tyle słów kluczowych, co potem będą nas wyszukiwać boty, co słuchają podcastu i wyszukują takich rzeczy, nie? A my czytamy listę wszystkich możliwie hate speechowych słów, jakie aktualnie istnieją, nie? Proszę, Unforgiven, wiedziałem, że ta piosenka ci się dostanie. No nie? Ech, Boże, kochany. A tak jak Conquist mówił... Dobra, nic, nie będę z tobą. O tak, wiedziałem, WP, wiedziałem, że to Wirtualna Polska, to tak jest. Zaplecze. Zaplecze Ku Klux WP, www. Płomienne wstają zorze. Dobra. Dobra. Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu. No, nadchodzi kres. Jest skrócajmy, naprawdę. No mniejsza. A propos cenzurowania, bo widzę, że jesteśmy tu w temacie cenzurowania, Nintendo cenzuruje znowu. No, ale zobaczcie co, bo tak to naprawdę dziwnie brzmi. To jest dialog jednej z postaci. Tam jest w linku.
To musimy puszczać rzeczy. Zaraz, gdzie to jest? Tworzą grę... A, Nintendo znowu. Nie wiem, czy przetłumaczysz to, czy przeczytać po angielsku, czy po polsku? Nie wiem. To train me to be a good submissive white, he would do things like tie me to the chair and leave me there all day, challenging me to stay quiet. Tej postaci zrobił to jej ojciec. No, a po poprawce jest? Tak po prostu. To train me to be a good wife, he... I do things like tie me to the chair, tak po prostu. No, czyli ukryto tego, że jakby ma się szkolić na żonę, jeżeli dobrze rozumiem. Znaczy, że... ja nie wiem, jaki jest kontekst wypowiedzi tej postaci, więc to wytrzyma. No mówię, ona opowiada o swoim starym, który ją tam męczył. No to trochę tego nie rozumiem. No, nie wiem. W sensie, byłbym w stanie uwierzyć to, że Japończycy mogliby to traktować nie jako jakby zwierzenia postaci, której po prostu, która doświadczyła jakiegoś zła czy coś, tylko po prostu jako jakieś tam, no bo to są Japońcy, nie? Oni są dziwaczni trochę. Znaczy, może to napisał programista, który jest zamknięty w Nintendo, nie? I on opisał tego Hideo Kojima, nie? Związywał mnie przy biurku do komputera i musiałem programować. Nie. No dobra, no trudno, no cenzuruję to cenzuruję, nie? No, a później cenzurują cię podcast i nie będziesz mógł... No to Nintendo mi nie cenzuruje podcastu, no. No, aktualnie. No, zobaczymy. Tak, na początku muzyczkę z Mario, to zobaczymy, co jest tam. No, ale nie? Co ci zrobią? No, ci zdemotyzują, monetyzują. No, ale z mojego serwera na mnie usuną podcastu, nie mają tam władzy żadnej. Z YouTube'a se mogą, ale na pewno zawsze będziemy niezależni, nie? Nawet jak nas nie będzie na YouTubie i na Spotify'u, zawsze będzie na serwerze u nas. I tam mogą raz w dupę pocałować, no. A jak nas stał, to wywalą, to podłączę własny komputer do internetu i tam będę publikował. Takiego starego grata jeszcze na... Nieważne na czym, to nie musi być nowy grat. Ważne jest wolność słowa. Teraz chcą regulować zawód dziennikarza. Formalnie wykonujemy taki zawód. Powinniście się sprzeciwiać aktywnie. Ale wiem, słyszałem o tym, tak, że ma być tam jakieś coś tam, no. Jak to nazwali. No, regulacje zawód dziennikarza, regulacje, chcą otworzyć no. Jakiś związek zawodowy, czy coś tam, kurwa, nie wiem. Coś, że, no właśnie, jak to było... Uff. To ładnie nazwali, tak. Mniejsza, zobaczymy. Jak będzie coś ważnego z tego wyniknie, to na pewno nie omieszkamy was poinformować. Dobra, mam 52 minuty podcastu, więc jeszcze tylko zahaczmy. O, GTA San Andreas za darmo na PC? Tak, ale chwila, ważna rzecz, bo tu wychodzi podobno Rockstar Launcher. Ja myślałem, że to już wyszło kiedyś. No wyszło. No, to GTA 5 już to miałem. Tak. No właśnie. Znaczy w sumie włączałem przez Steama i tylko się wyskakiwało Rockstar Launcher i leciało. Jak to się nazywało? Bo to nie było tak po prostu Launcher, nie? Nie, Rockstar Launcher, tak. Tak? No to dobra, może chyba tak. Po prostu robią Launcher jak każdy inny, no. Ale GTA za darmo, nie wiem ale... po co, ale dobra. Jeszcze inny ważny temat, najważniejszy w całego podcastu, temat numer 7. Że jest gra o KFC? Tak, podobno oficjalna gra o KFC, ale nie. I jest zrobione na wzór visual. I love you, Colonel Sanders. Jeszcze te oczywiście laski z wielkimi oczami. Z wielkimi kurczakami, no. Wszystko po japońsku. Boże, czy to jest na pewno... Rozumiem, że to jest, ma być reklama na rynek japoński, tak? Nie wiem, ale ja chcę zagrać w tą grę, nie? Polecam obejrzeć trailer, wpiszcie sobie jak... Właśnie oglądam ten trailer. I love you, Colonel Sanders. Jest na YouTubie. Strasznie dziwne. No nic. Play now. A to jest w ogóle mobilka jakaś, tak? Nie, ale na Steama tu widzę jest dostępna. A, faktycznie. Available on Steam. Okej, to może ściągnę i będę streamował. Będę starał się międzynarodowym streamerem gry z KFC. Dostanę deala z KFC. Ja tylko kim są te inne postacie, mnie to zastanawia. Nie wiem, może jest jakieś uniwersum KFC, o którym my nie wiemy na przykład. No. Uniwersum KFC. Pamiętacie jak w Mac zestawach dla dzieci, tym Happy Mealach były Ronaldy, McDonaldy i te inne dziwne ludziki? No to było uniwersum McDonalda właśnie. No tam były kilka, bo to już była taka fioletowa ośmiornica i jakieś inne pierdoły. Ten co kradł hamburgery był taki złodziej, no faktycznie. No. Ej, bo w Japonii jest coś takiego, że... Jezus, naprawdę, on się nazywa Hamburglar. Jak mogłeś tego nie wiedzieć, przepraszam, a, faktycznie, ale zacząłem mówić i to mnie tak uderzyło. Oryginalny Phantom Thief, no. Tak. Czy w Japonii nie ma tej jakiejś tradycji, że... Na Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Na Boże Narodzenie jedzą KFC-a, tak. No. Co? Żartujecie? No nie żartujemy. No nie słyszałeś o tym. Oni sobie zaimportowali z zachodu Boże Narodzenie, a że za bardzo nie wiedzieli właściwie jak je obchodzić, to łącznie z zaimportowanym z zachodu KFC po prostu połączyli jedno z drugim i dlatego... Znaczy nie wiem, czy to tylko jest tak. Japonia, czy bardziej Chiny, ale na pewno Japonia, gdzieś tam w Azji. Japonia właśnie.
Bo wydaje mi się, że w Chinach też tak jest. Że tam przed Bożym Narodzeniem na tam wiele tygodni musisz zamawiać, bo mają takie obłożenie, nie? No to w ogóle z takiej komercjalizacja, nie? Nie wiem, że po prostu Jezus wszedł do wieczornika i powiedział, ale oni chce, nie obchodzą na getsy, kto skrzydełka? Oni nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia z Jezusem, oni obchodzą je, kurde, z choinką, z jakimiś pierdołami i z tym. No. I z KFC. O. Judasz, grudnia 1974 roku rozpoczęła się ta tradycja z jedzeniem. No. Wierzę. No dobra. A chciałbym takie Battle Royale z postaciami z różnych właśnie tych fast foodów, nie? Colonel Sanders, Ronald McDonald, kto tam jeszcze był? No jeszcze jest Burger King. Burger King. Nie wiem, co tam Wendy's, jeszcze jest. Wendy's, to u nas nie masz tylu tych fast foodów znowu w Polsce, no, no ale nie? To na świecie tak. Nie wiem, czy Subway się liczy? A jadłodajnia, w której ja jadam, jem też się liczy? Jest masz jadłodajnię, w której jest? A gdzie jest? Takie... Taki starszy pan Caritas? Z wąsem podaje zawsze. Ej, bo mi się kojarzy jadłodajnia z takimi, wiesz, barami mlecznymi albo stołówką. Byłem kiedyś w Caritasie, nie? I tam i w jednym pomieszczeniu jest, przysięgam, 5 krzyży chyba, nie? Ogólnie. Ja ciekawe... mam dobre naleźniki. Ja pamiętam... W Caritasie, polecam. Bar Mleczny Kmicic obok mojego liceum, gdzie była pyza za złotówkę. Było wspaniale. A propos złotówki... sławne hot dogi z Ikei będą kosztować 2 złote, nie wiem czy wiecie, zamiast złotówki. Nie, bo teraz po prostu wycofują te najtańsze i zostawili te wersje premium. Aha, cebulką taką, tak? Cebulką, no. Z cebulką i ogórkami. O, to już nie byle co, to się można najeść, panie. Tak, ja jak czasem jestem, to lubię sobie wziąć jednego takiego i sam raz taki lunchek. Jesteś content, no. Content, na YouTube'a jesteś, dobra, to co? Top lista jakaś. Top 10 z zamówień z KFC. Ale jest 56 tak. minut, a ja jeszcze muszę inne rzeczy dzisiaj zrobić. Top 10 zamówień z fast foodów, o. Albo co? Zaskoczę was, ale ręce. Mam gotową top listę. Nie wierzę. Ze strony... Coś dla ciebie, Cyprian. No. Ze strony deon.pl. O, ja wiem, co to jest strona. Jak? Deon? Ja nie wiedziałem, dopiero pierwszy raz na nie jestem. Dyeony.pl. Lista się nazywa 13 powodów, żeby nie zabijać samego siebie. No dobra. Świat, te... kościół, wiara, inteligentne życie. A to te sprzeczne dwa rzeczy. Pierwsze i mówię dwa, bo tutaj oszukali i 12, 13 jest połączone ze sobą. W każdym razie powód 10. Zasługujesz na życie wieczne. Miłosierdzie Boże jest niepojęte, lecz jego zakresu nie warto testować przez samobójstwo. Powód 9. Masz za co dziękować. Codziennie Bóg obsypuje nas wieloma łaskami. Powód 8. Masz wielką wartość. Wcale nie musisz grać pierwszy skrzypiec w społeczeństwie, by być wartościowym człowiekiem. Powód 7. Jesteś osobą potrzebną światu. Nie ma na świecie takiego człowieka, który nie otrzymałby w darze od Boga żadnych talentów. Powód 6. Jesteś silniejszy niż myślisz. Zmagając się z depresją, sam wielokrotnie myślałem, że nie wytrzymam tego paskudnego samopoczucia ani chwili dłużej. Powód 5. Opinie innych nie mają znaczenia. Co ludzie powiedzą, kiedy się dowiedzą. Takie myśli mają moc zniszczenia życia. Powód 4. Masz przed sobą przyszłość, najpewniej lepszą. Tu powinien być znak zapytania. Czy jesteś w stanie określić, co będziesz robił za kilka lat? No i tam dalej nie chce mi się czytać. W każdym razie, o, gorzej już być nie może. No nie. Ale pocieszająca lista, no. Gorzej już być nie może. Najlepszy coach ever, nie? Wielkie top 3. Tak więc na miejscu trzecim mamy: prawdziwi przyjaciele naprawdę istnieją. Relacje, które zapowiadały się wspaniale i skończyły się totalną porażką. Znasz to? Chyba nie ma takiej osoby, która nie sparzyłaby się na relacjach międzyludzkich. Powód 2. Zawsze jest ktoś gotowy do pomocy. Na szczęście na tym świecie żyje wielu dobrych ludzi, którzy są specjalistami w udzielaniu pomocy. I powód 1. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nawet jeśli teraz wydaje ci się inaczej, to, że nie widzisz rozwiązania twojej podbramkowej sytuacji, nie oznacza, że ono nie istnieje. Nieważne, czego dotyczy twój problem, ani jak głęboko i długo rani twoje serce. Jeśli otworzysz się na pomoc i pozwolisz jej sobie udzielić, prędzej czy później znajdzie się droga do lepszego jutra. No, to powiem tak. Tak więc, jeśli wyobraźcie sobie, jeśli jeden z naszych słuchaczy był rzeczywiście w takim złym stanie psychicznym i gdzieś ta lista mogła mu pomóc. Nie? Teraz już antygaming nie tylko bawi i uczy, no, ale mam wrażenie, że jakby faktycznie ktoś taki był,
To raczej by się stwierdził, że się z niego nabijasz, nie? Nie wiem czemu, ale... Podsumuję to, nie? Że to było takie, nie ten? Tak, tak, jeszcze nie, że się nabijałeś z ludzi z depresją, to nabijałeś się jeszcze z kościoła i ludzi wierzących, więc gratulujesz kompo, nie? Następnym razem będę ten... Następnym razem jeszcze tą Ewangelię. No, okay. Panie Boże, proszę, daj mi powód, żebym wstał jutro do pracy. Jesteś biedny. No, tak to podsumuję. Ej, a weź zrób top 10 cytatów z Biblii. Okej. Tą drogą na miejscu 11 jest Bóg jest wszechmogący. Tak? Wydaje się, jakby powinno być wyżej, nie? A kto zapala światło w lodówce? A, szachmat Bogu. Nie, a czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie będzie mógł podnieść? Zresztą kiedyś, wiesz, na ile sposobów to zostało już porozkminiane przez tych wszystkich ludzi od rozkminiania, którzy sobie niczego są niepotrzebni? Naprawdę, no poczytaj sobie, tak nie? Akurat tak się składa, że dzisiaj są 10. urodziny strony deon.pl. Życzymy wszystkiego najlepszego. No, ej, jak włożę ci palec w dupę, to ty masz palec w dupie, czy ja mam palec w dupie? No to jest paradoks palca w dupie, to każdy o tym wie. To też na Wydziale Teologii jest rozkminiane. Bo to Bóg stworzył przecież paradoks palca w dupie, bo stworzył palce i stworzył dupy. Lol. Dobra, sprowadziliście to już do profanum, że tak powiem, to już kończmy.